Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta powrócił temat AquaZdroju. Zaczynkiem do dyskusji na temat wydatków na tzw. pro-opening była informacja prezydenta o uroczystym otwarciu AquaZdroju planowanym na 21 czerwca. Mam dobrą wiadomość kolejną. Otóż chcę powiedzieć, że zdecydowaliśmy się, aby otwarcie AquaZdroju nastąpiło 21 czerwca tego roku. Już dzisiaj zapraszam Państwa w piątek w godzinach 18-19 na uroczystość otwarcia. Następnego dnia będzie festyn dla dzieci i młodzieży wraz z meczem międzynarodowym w koszykówce, podobnie jak w niedzielę. I chcemy, aby od niedzieli basen funkcjonował dla mieszkańców Wałbrzycha. Chcę też powiedzieć, że ten kompleks jest niezwykle skomplikowany. Władze spółki nad ludzkim wysiłkiem, i tu chylę czoło, prawdopodobnie zamkną się w budżecie pierwotnym na dokończenie tej budowy. Inaczej mówiąc, ona będzie kosztowała tyle, ile określono w 2008 roku. Niemniej chcę też powiedzieć, że wiele elementów o charakterze szczegółowego wyposażenia, bardzo skomplikowanych, takich, które nie decydują o funkcjonowaniu całego kompleksu, będą do nas docierały z różnych stron świata przez następne kilka miesięcy. I chcę powiedzieć, że podjęliśmy decyzję, aby już więcej nie czekać. Podam Państwu jako przykład, że nie uważam, że wyposażenie siłowni, czy też fitness, czy też kabin do squasha, które są zamawiane u najlepszych producentów, były powodem, żeby cały kompleks nie był oddany do użytku. Chciałem Panu tak serdecznie podziękować za tą informację, którą Pan tutaj przekazał, ale pragnę Panu nadmienić, że może tak to nie do końca jest Pana sukces. W roku 2006 zwracałem się z interpelacjami o drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie. No przepraszam, no, ale dobrze. I to są właśnie te interpelacje, Panie Prezydencie, o których się zwracałem już w 2006 roku, a Pan pochylił się nad tymi moimi interpelacjami. Dziękuję z całego serca. Jeżeli chodzi o mieszkania, Panie Prezydencie, rok 2008 też składałem interpelację, aby w naszym mieście Wałbrzychu budowano mieszkania i mieszkania socjalne. I to na kanwie tych moich wniosków, interpelacji, Panie Prezydencie, Pan się pochylił i za to Panu dziękuję. Jeżeli chodzi o otwarcie AquaZdroju, Panie Prezydencie, 21 czerwca, chciałbym, Panie Prezydencie, skorzystać, ale ja nie skorzystam z tego zaproszenia, z tego tytułu, z doniesień prasowych, które są: Anna Maria Jopek, 56 tysięcy za swój występ dwugodzinny weźmie. Natomiast już kończąc, Panie Przewodnicząca i Panie Prezydencie, składałem wniosek o zakup samochodu dla Straży Miejskiej, który kosztuje 55 tysięcy. Wolałbym się pochylić nad tym samochodem i o bezpieczeństwo zadbać, a Annę Marię Jopek wysłucham w Opolu, mieszkańcy też by to zrozumieli. A ile dziękuję. Panie Prezydencie, jest Pan Prezydent? Jest Pan Prezydent. A jeżeli jest Pan Prezydent Nowaczek, to w takim razie zapytam tak. Będzie to pytanie współgrało z dalszymi, które dotyczą kwot zabezpieczonych w uchwale, zmianie do budżetu, nie ma tylko wcale zmiany. Łącznie z informacją, którą dzisiaj otrzymałam od biura, od Pana Kierownika Biura Marketingu i Promocji Miasta, ale na początku chciałam zadać pytanie do Pana Prezydenta, ponieważ dzisiaj na tej sali oświadczył, że 21 czerwca będzie oddany, rozumiem, obiekt do użytkowania AquaZdroju. Ja chciałam zapytać, czy są już wszelkie odmiany dopuszczające ten obiekt do użytkowania, czy wszelkie
zaproponowane systemy bezpieczeństwa, czy też inne, które powinny już dzisiaj, jeżeli planujemy otwarcie tego kompleksu, jak rozumiem w części, zostały zamontowane, są już po sprawdzeniu i mamy całkowitą pewność co do tego, że 21 czerwca obiekt, do którego wejdą ludzie, jest to pytanie, dlatego że wiąże się ono z tym, iż chcemy wydać 300 tysięcy złotych na promocję miasta podczas otwarcia Aquazdroju. 300 tysięcy złotych, jak rozumiem, na koncert antymalarowy, który będzie kosztował miasto 56 tysięcy złotych, koncert zespołu Bracia 360 tysięcy złotych, 36, na wszelki, 36 tysięcy oczywiście, na wszelkiego rodzaju tutaj jeszcze inne elementy, które mają uświetlić ten moment otwarcia. Pytanie jest takie, najpierw na początek, otwarcia czego? Co my otwieramy konkretnie? Czy to jest obiekt dopuszczony? Czy już jesteście Państwo po uzgodnieniach i wszelkie kwestie związane z PPO? To wszystko jest dopuszczone, że Pan wie, że to jest bezpieczny obiekt, że dzisiaj wprowadzamy 300 tysięcy złotych na imprezę. Mówimy o uchwale budżetowej, a nie o odbiorze aktu. Panie Prezydencie, nas rozmawia brzmi promocja miasta Wałbrzycha podczas otwarcia Aquazdroju, kwota 300 tysięcy złotych. Uchwale nic nie ma o otwieraniu, tylko mówi po prostu o sprawach publicznych, tylko o budżecie, tak? Czyli podjęciu decyzji przez bardzo poradę o promocji miasta Wałbrzycha w kwocie 300 tysięcy złotych podczas otwarcia Aquazdroju. Pan wróci na salę, zadam Panu pytanie, które zadałam, kiedy Pana nie było, ponieważ nie mogę zadać Panu tego pytania w momencie, kiedy Pan skończył swoje tutaj expose, swoją informację. Dość szeroko odniósł się Pan do tego, iż 21 będzie otwarty obiekt i wejdą tam ludzie. Ja chciałam zapytać Pana, bo nie widzę tutaj prezesa Aquazdroju, chyba że jedna sama. Żeby nam powiedział, czy jesteśmy 100% pewni, że mamy odbiory dopuszczające do użytkowania pasem i wszystkie elementy, które są związane z tym, że kiedy tam wejdą ludzie, będą bezpieczni. To jest jedna rzecz, a ona poprzedza moje pytanie, że stać nas na to, Panie Prezydencie. Przyjdzie moment, kiedy będziemy odbywać. Nie stać nas, Panie Prezydencie. Dobrze, przechodzę do dalszego pytania, konkretnie związanego z kwotą 300 tysięcy złotych. Panie Prezydencie, czy uważa Pan, że stać nas, Gałczy, z tymi potrzebami, o których Pan mówi, na to, aby wydawać 300, może mniej, 250, bo jak rozumiem tutaj z tej rozpiski, którą dostałam z biura promocji, wynika, że no, sama część artystyczna i cała reszta, no to te 300 tysięcy złotych, czy rzeczywiście uważa Pan, że koncert mamy i Ale to jest na końcu, ja się nie spotykam z panem prezydentem, tak jak Państwo siedzicie w ratuszu, spotykacie się, rozmawiacie. Jest moment na zadawanie takich pytań. No to to jest na miejscu. Przypominam raz jeszcze, że procedujemy uchwałę w sprawie zmian uchwały poprzedniej z dnia 20 grudnia. Uchwały budżetowej miasta Wałbrzycha na rok 2013. Pytania dotyczące odbioru Aquazdroju nie są w tym momencie zasadne i nie dotyczą tej uchwały. Bardzo proszę Państwa. Na poprawę otwierania czegoś, gdzie ja nie słyszę od prezydenta tego miasta, że ma już dopuszczenie tego obiektu do użytkowania. Myślę, że ta dyskusja jest teraz zasadna, a ważne jest to, żeby ten obiekt go stworzyć, odpowiednio odbierze na Bogiem, gdzie on mógł pokazać, żeby cała Polska to jest niesamowity kompleks sportowy, do którego warto przyjechać, do którego warto zaprosić drużynę, do którego warto przyjechać wypocząć, wyjechać, przyjechać i przyjechać latem. Ja mam pytanie, czy w razie konieczności jest możliwość zwiększenia tej kwoty, czy stać na to, żeby tę kwotę powiększyć, a uważam, że kwota 300 tysięcy jest kwotą niespółmiernie małą do zadanie, które czeka przed spółką i przed miastem, czyli dobrego wypromowania tego obiektu. Przede wszystkim pieniądze oczywiście powinny iść na część techniczną, odbiorową, profesjonalna strona internetowa, a także billboardy, to wszystko kosztuje. Praca informacyjna, praca zespołu, który się
zajmie stroną indywidualną, stroną wiążącą, są to niesamowite koszty. W moim przekonaniu kwota 600 tysięcy może być kwotą za małą. Nie jest w razie czego możliwość w tym roku albo w przyszłym roku budżetowym wesprzeć te działania promocyjne tak, aby ten obiekt każdy w Polsce i na granicy widział, że Wołoczyków jest tego typu obiekt i każdy w Wołoczykach powinien być dumny, że taki obiekt będzie. Jeśli pan chce zrobić promocję tego obiektu, niech pan ją jeszcze raz skalkuluje. Czy rzeczywiście chodzi o to, żeby wydać 60 tysięcy na Annę Marię Jopę, zespół bracia? Czy warto wydawać za 4-4-minutowe wejścia na TVP Info tak olbrzymich pieniędzy? Czy nie warto byłoby się zastanowić, czy zamiast takiej promocji nie rozmówiwać ją tak, jak mówi pan Paweł Szpur, bo to oczywiście pokazuje nic nie da, ale zachęcić Wałbrzyszanki i dać im wejściówki na tydzień do kąpania się za darmo. Dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, to właśnie miesiąc, a może i dwa. Jest to przedmiotem, dlatego że ja protestuję, żebyśmy wydawali może potrzeb 300 tysięcy złotych na fetę. Nie będę przyjechał, gdzie nie jest zdawka zdrowia. Jak nie mówimy? Proszę pani, to się będzie działo. Co jest w tytule? Promocji. Przedstawiam plan kosztów otwarcia kasy. Drugie pytanie. Co z neopinieniem, panie prezydencie? Pani przewodnicząca, ja nie chcę rozmówiwać tego tematu, bo to temat jest dla specjalistów, którzy zajmują się promocją, marketingiem, ale tak jak świadczy o kompletnym niezrozumieniu tematu i kompletnym niezrozumieniu tego obiektu. Ja panią radną ani razu nie widziałem na akwarium podczas komisji. Ani razu, pani kompletnie nie ma zielonego pojęcia, jak ten obiekt ma funkcjonować i jak ten obiekt trzeba wypromować, żeby tam przyjechało jak najwięcej ludzi. Te pieniądze oczywiście mają być wydane mądrze, one mają być wydatkowane stosownie, ale tak, żeby ta wartość promocyjna, która tam zostanie zainwestowana, zwróciła się w ilościach osób przyjeżdżających tu z Polski. Nie z Wałbrzycha, nie tylko z terenu aglomeracji wałbrzyskiej, ale z Polski i zagranicy. To jest bardzo istotne, żeby pokazać jakość, że w Wałbrzychu jest jakość na bardzo wysokim poziomie. Równie dobrze możemy zrobić koncert w Kopielu Śląskich po 4 tysiące od każdego zespołu i też będzie fajnie, tak? Tylko to nie jest ta jakość. My musimy pokazać nie dziadostwo, a jakość. A jakość niestety trzeba za to zapłacić i wydać to mądrze. I proszę to w końcu zrozumieć. Wałbrzych nie jest miastem dziadostwa, tylko Wałbrzych ma być miastem XXI wieku na wysokim poziomie. Do tego dążymy. Niestety wartości promocyjne, budżetów promocyjnych w stosunku do tej imprezy są za małe. A proszę sobie zobaczyć, które kosztuje na rynku we Wrocławiu zorganizowanie Sylwestra, ile kosztują wszystkie w sobocie imprezy, ile kosztują imprezy w Opolu. Proszę sobie sprawdzić budżety. Pani kompletnie myli temat, pani kompletnie nie ma pojęcia. Oczywiście stypendia, pieniądze na stypendia to jest inna, ale pieniądze na promocję ważnego, najważniejszego obiektu na tej terenie Dolnego Śląska, jak jeżeli mapy Dolnego Śląska i Polski, to jest bardzo istotny element, dla tego trzeba pytać, jak stosownie dobrze dużo pieniędzy i może tych pieniędzy. Jeżeli będzie pani dalej mówiła, że to są pieniądze wydane bez sensu, to pani kompletnie nie ma pojęcia o temacie, a świadczy to o tym, że pani ani razu nigdy nie była w środku na akwazdroju. To wszystko, dziękuję. Proszę to ustawić. Pani przewodnicząca, to teraz, ale nie, no, zaraz, za chwileczkę pani będzie chciała mi to mówić. Proszę to uzgodnić z panem Torbusem, przewodniczącym klubu i wtedy dopuścicie mnie do głosu, no bo pan Torbus i pani, no ludzie kochani. Ale no dobrze, ale to z pełnym szacunkiem, proszę powiedzieć, co pani robi z tej sesji? Tak, blisko. Przepraszam bardzo, tak. Proszę panią, zgłosiłem się do adwokatu. Jeżeli się zgłosiłem, no to. A pani tutaj do wymusza. Pani prawa, proszę mówić, zgłosił się pan adwokatem, więc proszę. No to proszę, a pani tutaj z nerwową, z burzliwością, troszeczkę opanowania. Proszę mówić, panie radny. Proszę nie poganiać już mówię. Odnoszę wrażenie, że nie chcę pan mówić, w związku z tym może pokażę następnego radnego. Wrażenia każdy ma z nas inne. Panie radny Szpur, chciałbym się odnieść do tego, co pan tutaj przekazał. No właśnie, wydać mądrze te pieniążki. No wydać mądrze te pieniążki. 300 tysięcy dla pana, to jest tak sobie od to z pana kieszeni idzie to z ogólnych tych podatków. Nie jak w poniedziałek, 70 osób przyszło za pracę, bo było to i było w OSIR-ze i w Radzie Wspólnoty też pani przyjmowała. Ludzie szukają pracy. Pani dostała pracę za 400 zł, troje dzieci. Jak pan sobie wyobraża?
że ta mamusia pójdzie z tymi dziećmi. Ale to ma do rzeczy, Andrzej, no to jak to? Patrzycie no na to wszystko, ludzie pracy nie mają chleba, a wy sobie Annę Majeriowę zapraszacie i tak nie jest. Mówimy o projekcie uchwały. Ale ja wiem, co to jest projekt uchwały, ale te pieniążki, co pani Alicja Roszak przekazywała, one będą w projekcie. No to skąd to? Z promocji pani bierze? Są to nasze pieniążki, ludzie głodują, a państwo sobie Annę Majeriowę i co? I ciasteczka w własnym gronie się wystawicie i już. A to z tego czyta. Panie Przewodniczący, jak porównujemy się do takich populistycznych odpowiedzi, to jest kompletne niezrozumienie tematu, a szkoda, bo pan radny Nowak również ani razu nie wymienił pan strony. Ani razu. Dobrze, dziękuję. Panie Rosiak, powiem, że niesłusznie jest pani zbulwersowana. Ja przypomnę taką sytuację. W ratuszu była osoba, jest jeszcze, która przez 5 lat pobierała wynagrodzenie łącznie mniej więcej w wysokości 300 tysięcy złotych, nie przychodząc praktycznie do pracy. I nikogo wtedy pani to nie bulwersowało. A dzisiaj 300 tysięcy jest na wielką imprezę. A tam przez 5 lat osoba praktycznie nie przychodząc do pracy zainkasowała 300 tysięcy złotych. Także należy naprawdę ważyć proporcje, pani radna. Wracam na właściwie to, czyli do uchwały z zmiany budżetu. Chodzi mi o to, pytam tak, pamiętam dokładnie, że prezes spółki zawarł umowę z miastem Projekt Wrocław na tak zwany pre-opening, która to umowa miała zakończyć się jej wykonanie 30 marca. Jak rozumiem, nie została wykonana, bądź została wykonana, to tutaj już prosiłabym o odpowiedź. W związku z tym, że basen nie został oddany do użytkowania, jego otwarcie jest przesunięte. Rozumiem tylko w części, bo dalej nie uzyskałam odpowiedzi na to pytanie, więc utwierdzam się w przekonaniu, że otwieramy tylko coś na siłę i przy tym robimy wielką nowę. I pytam teraz o taką rzecz. 400 tysięcy złotych, jeden z elementów tej umowy z miasta Projekt Wrocław, między innymi było przygotowanie kwestii związanych z otwarciem właśnie tego obiektu. Więc pytam, czy nakładają się dwa zadania, urząd sobie, a preopening i spółka sobie, czy spółka wzięła 400 tysięcy złotych, przygotowała i to jest efekt tego, co przygotowała, a to będzie realizowane w ramach promocji miasta Wałbrzycha poprzez otwarcie AquaZdroju jako środki nasze budżetowe. Proszę mi to wyjaśnić, bo to chyba jest merytoryczne pytanie. Więc pytam, czy tu są dwie kwestie, czy my jako miasto, promocja miasta Wałbrzycha, 300 tysięcy z naszych pieniędzy, a ten preopening i te 400 tysięcy za tą umowę, którą zawarło AquaZdrój z miasta Projekt Wrocław, to sobie i tam już tego nie ma, albo no nie wiem, co się z tym stało, ile pieniędzy prezes wydał, w ogóle czy zapłacił, czy została wykonana. To są ważne elementy tego, co my promujemy i jak my promujemy. 300 tysięcy dotyczy promocji miasta Wałbrzycha podczas otwarcia AquaZdroju. Dziękuję. Pani przewodnicząca, ja w związku z tak niskim poziomem dyskusji na temat tej uchwały chciałem zgłosić wniosek o zakończenie dyskusji na temat tej uchwały. Znaczy tej uchwały chyba nie, tego wątku. Nie, proszę, mam jeszcze pytanie odnośnie samego budżetu. Pani radna miała okazję zadać wiele. Pani radna, mówiła pani non-stop na temat promocji AquaZdroju. Bardzo proszę, kto z państwa jest za zamknięciem dyskusji nad projektem uchwały? Dziękuję bardzo. Standard. Zmiany do budżetu jak zwykle wprowadzane dodatkowymi autopoprawkami. Oczywiście na sesji. I jedna najbardziej dynamiczna, burzliwa dyskusja wokół jednej kwestii. 300 tysięcy na promocję AquaZdroju. Wzbudziła moje kontrowersje, dlatego że tak na dobrą sprawę nikt mi nie chce odpowiedzieć, a już na pewno pan prezydent, który mówi, że to nie jest jego sprawa. Poza to odpowiadają prezes spółki AquaZdroju. Czy ten obiekt 21 czerwca będzie w pełni oddany do użytkowania? Czy będzie miał wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa? Wszystkie. Przeciwpożarowe. Wszystkie, jakie mogą być. Z mojej wiedzy wynika, że tak nie jest. I ludzie, którzy na tym obiekcie jeszcze pracują, taką wątpliwość poddają. Więc pytanie jest, co otwieramy? Nie dostałam odpowiedzi. I drugie pytanie.
czy rzeczywiście trzeba wydawać 300 tysięcy złotych na promocję tego obiektu po to, żeby uzyskać należyty skutek jego zainteresowania? Wydaje mi się, że w momencie, kiedy byłby cały, już do końca dokończony, nakręcilibyśmy stosowne filmy, moglibyśmy pokazywać i wysyłać do różnych ośrodków, że to już jest i żyje, jego otwarcie powinno być promocją skierowaną na to, że wielu z nas, mieszkańców, i dzieci, i szkoły, i niepełnosprawni, dostaliby tam darmowy bilet przez tydzień, przez dwa tygodnie, przez miesiąc i zachęcaliby, zobaczyliby tak naprawdę, że warto tam wracać, bo tak naprawdę to właśnie będzie najlepsza promocja. Wałbrzyszanie, którzy głównie będą się tam kąpać, bo któż inny będzie przyjeżdżał? Niewielu będzie tych, którzy mają pod nosem własny basen, na przykład Wrocławia, prawda? Pieniądze wydane, które mamy zabukowane w budżecie na promocję i otwarcie AquaZdroju, oczywiście na te działania promocyjne rzeczywiście są zbyt małe. 300 tysięcy złotych to jest bardzo mały poziom budżetowy promocji takiego wydarzenia i takiego obiektu, jakim jest AquaZdrój. On ma być promowany w całej Polsce, w całej Europie. Tu powinny przyjeżdżać drużyny, czy też chętni odwiedzający AquaZdrój w ciągu całego sezonu, w ciągu całego roku z całej Polski. Musi być jak najlepiej pokazany. Musimy pokazać klasę, poziom, bardzo wysoki poziom. To są oczywiście wydatki przede wszystkim nie na aspekt też związany z garażami dla artystów, którzy tu wystąpią, ale również przede wszystkim na aspekt techniczny. To jest cały outdoor, reklama outdoorowa, billboardowa, internetowa. To wszystko łączy ze sobą finanse, także jeżeli przyjmiemy budżety konkurencyjnych miast czy innych wydarzeń w Polsce, to jest to naprawdę bardzo skromny budżet. Weźmy przykład Świdnicy, Forum Prezydentów Miast Polskich. Weźmy przykład Wrocławia, Sylwestra na Rynku. Jakie to są same budżety tych poszczególnych wydarzeń. Chociażby naszą wystawę kwiatów i sztuki w Książu, która też ma wyższy budżet reklamowy, wyższy budżet promocyjny i wydatkowanie jest niespółmiernie wielkie do tego przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie AquaZdroju. Dlatego powiedzmy, musimy patrzeć realnie na to, co robimy. Ja uważam, że są to za małe środki. Powinno być tych środków więcej, bo obiekt musi mieć bardzo dobry wizerunek, ściągać jak najwięcej turystów, a tym samym jak najwięcej zarabiać, bo miasto praktycznie nie dokładało do tego obiektu.